Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, witajcie w szóstym odcinku, przepraszam, nie, siódmym odcinku z gry Walking Simulator. Powiem, że już nagrałem jeden film, to muzykę może lekko przyciszymy. Nagrałem film, gdzie mówiłem, że to jest koniec gry, bo po prostu bardzo mi się nudziło, nie chciałem już tego nagrywać. I tak z ciekawości jeszcze o tamtym filmie wszedłem w tryb kreatywny i zacząłem robić jakieś komputery i tak odkryłem, że tam są jakieś jeszcze rzeczy typu jakieś chłodzenia wodne, niewodne, jakieś inne i tak patrzę na to i tak postanowiłem, że jednak będziemy nadal nagrywać, bo gra jednak tak patrzę, jednak się później jakoś zmieni i to tak o 180 stopni, więc na 100% będzie się to jeszcze pojawiać i to nie raz, więc postanawiam, że jeszcze trochę sobie ponagrywamy. Dobra, tutaj w tym komputerze. O, i znów zaczęli wierzyć ścięciem. Jesteśmy z powrotem, teraz niszczymy łotkiem, a nie tak o. W międzyczasie wyczyściłem ten komputer. Zauważyłem, że gra się lekko wiesza, dlatego jak będę chodził, będzie trudno. Zamówiłem część, która zaraz będzie i trzeba jakieś zlecenia przyjąć. No i przy okazji sprzedałem komputer, który był wcześniej zrobiony. Dobra, co my tutaj mamy? Nie no, znowu wiercą. Znów cięcie. No dobrze, poczekałem 10 minut, na razie przestali wiercić. Posprawdzałem, co jest potrzebne do tych, więc do tego akurat wszystko mamy. Nawet kartę graficzną do tego mamy. Przepraszam, trzeba będzie zamówić. Tego nawet nie wiem, co sprawdzić, więc i tak biorę, bo jak tanie. To sprawdziłem, gość ma prawie cały komputer gotowy, tylko mu wystarczy procesor wymienić. Też już jest gotowy do zamówienia. Tak, znowu wiedzą, wy to słyszycie. Tutaj procesor też jest gotowy do zamówienia i pamięć RAM. A na tego czekamy na po prostu procesor. Czy oni nigdy nie przestaną wiercić? Najbardziej mnie ciekawi to, bo mam zrobić peceta, który będzie dobrze działał w Counter-Strike'u na minimalnych specyfikacjach Counter-Strike. Minimalne. 3 GB RAM-u. AMD Ryzen 5. Płatko 400. Dobrze, zrobimy taki komputer, mamy na to 700 zł, dolarków, czy jakoś taką. 400 mamy? Tak, 400 mamy, no to czekajcie. Bo tych procesorów zobaczcie. O, tu. Tych 400 mamy aż 3, dwie teraz użyję, no. To to zamówmy. Tomorrow, na jutro, okej. Tak mi to przeszkadza, że oni cały czas wiercą tą wiertarką, no. Damy tutaj od najtańszego, sorry za to. Kupimy, nie wiem, myślę, że... No dobra, te 400 będziemy kupować, kupimy sobie z 4 od razu. O, tu było. Myślę, że weźmiemy jakąś taką fajną, którą możemy, nie za drogą. 8 dyszek? Tak, potrzebujemy dysk, najmniejszy, weźmiemy mu, myślę, że HDD-ka. W końcu trzeba kupować jakieś HDD-ki, kupimy takiego 120 giga z 3. Dobrze, RAM. Dwugigówkę to tą weźmiemy, no tak jest 2 czy 3. Płytę musimy wziąć na AMD-ka, która jest na AMD-ka. Dobra, to jest na AMD-ka. Procka mamy. Kartę graficzną to będzie najtrudniej. Dobra, jak to się zwie? Czekajcie tu. O. Przestaje nawet wiercieć. AMD Radeon R9 283G. Radeon R9 280.
Ej, nawet mamy. Idealnie. 280. Nie ma gdzieś nigdzie napisane gaming. Okej, no tu mamy wszystko. Akcept. Dobra, i ten komputer będziemy budować. Przepraszam za te lagi, jak chodzę, no ale to po prostu to jest gra, mi się też tak laguje, ale reszta jest normalnie. A, i tutaj mamy problem, bo jesteśmy 3560 trochę dolarów na minus. A tutaj pisze Play Bank Charters. To oznacza, że do tego czasu musimy być na plusie, żeby opłacić bank, bo inaczej będzie koniec gry i takie inne. No dobrze. Odbieramy wszystkie rzeczy. Okej. Okay. A gdzie reszta rzeczy? Jutro będą? Nie, no nawet mi nie doszło. Co to ma być? Dobra, najpierw zróbmy tego. A, tego nawet nie wynieśliśmy. Dobra, wstawiamy procka. O, mamy nawet sprawną 400. Dwie 500. Dobra, dajemy. Nie mogę trafić. O, jest. Dajemy pastę termoprzewodzącą, jego chłodzenie. Łatwo odróżnić, bo my używamy tych taniaków najtańszych po prostu, o, od Intela. No dobra. I odpalamy. Niech go już skręcę go sobie. I znów wiercą, robimy cięcie. No dobra, teraz stukają młotkiem, więc aż tak źle nie jest. Przyniosłem nowy komputer w międzyczasie, już go będziemy robić. W nim była karta graficzna do wymiany, ale pamiętacie, jak kiedyś robiłem 3D markę i kupiłem złą kartę? No, to teraz się akurat nie przyda. Bo to akurat ona będzie tutaj nam potrzebna. Powiem wam jeszcze tyle, że mamy takie mini problemy, jakby to powiedzieć, techniczne. Co tutaj jeszcze było? 16 giga RAM-u. A akurat mamy. Będę robił cięcie, jak będę te komputery nosił, bo nie chcę, żeby tak się lagowało. Gdzie to ja mam? O, tu jest idealnie to samo. Patrzcie. Co jest karta graficzna? Nie jest lepsza. A nie, to nie było do tego komputera. To było do tego, co będzie do Counter Strike'a. Czekajcie. O. Które to było? RX 560? To nie jest to. Co gościu miał? Gościu miał tutaj tego. To był ten. O. To była ta karta graficzna, ta taka malutenka. Ta, to była ta. Dobra, już niech się odpala, ja go złożę do kupy. I klapka. To jest inkonider. Zobaczcie, jak się tu niegdy chodzę. Dlatego będę robił po prostu cięcie, jak będę chodził. O, diagnostic fix. No dobra. Okej, okay, odpalony. Error RAM now. Okej, okay, nie ma RAMu. To łatwo możemy sprawdzić po prostu, jaki ma RAM. Jest 4,8 gigówkę. Dobra, dobra. Czekajcie, nie mogę trafić na ten ząbek. Jest. Okej. Okay. Ja. Kropka. Co ty miałeś? No niestety muszę cię zadowolić, inny RAM od Gieskilo. No niestety takiego na składzie nie mam, na składzie Shroud. Dobra, ty już odpalisz. No i... Teraz jest taki fajny niebieski. Teraz płytki łamią. Ech, niestety. Remont to remont, a ja muszę nagrać. Spróbuję to wyciszyć, w ogóle i tak to wyciszę, i tak to przyciszę. Pewnie słyszycie, ale nie aż tak bardzo jak teraz, bo siedzę w pomieszczeniu obok, więc słyszycie to trochę ciszej. Na 100%. Co się nad taką tymi płytkami zwiększają? 12 lat tam stoją i nikt się ich nie czepiał, a teraz tak nagle po prostu zaczęli je niszczyć, no. Nawalają tym młotem. Chyba to słyszycie. Przyszły te nowe ramy.
tylko 700 i tu mamy 400 pinówkę nowe. I ulepszyć procka. 400 kolejna do kompletu, no zobaczcie. Ta gra mnie uwielbia. Kiedyś kupiłem 400, bo myślałem, że się przyda. Po co mi, jak mam jeszcze 3 w zapasie, a w ogóle 200 popsytą. Niedługo będzie nowa w komplecie, bo ten League of Legends ma 200. Wiecie, co jest najlepsze? My nie mamy żadnych od Intela, cały czas tylko te i te. A jakbyście się bali, że chłodzenie kiedyś pomylę, tu mam tylko te takie zwykłe od Wartoniego, takie podstawowe, więc na pewno się nie pomylę, jak zawsze mają takie giganty. I no co jest? I co jest? Co ja zamontowałem 200? Czy 400 znowu? Bo się sam już dziwię. Ta, znowu zamontowałem 400, Boże. Ja i ma głupota. Tak, bo tu jest nowa 500, o. Jak tam te płytki nawalają? O, 3 dni tych płytek nie mogłem zniszczyć i jak już wiecie, mam takie 3 dni, że nie nagrywam. Tylko zużyłem zapas, co miałem mieć na wyjazd. Teraz tak trudno, bo ja jak jadę na wyjazd, to co mam robić? Ech, dobra, nie robię tego cięcia, po prostu mi się nie chce. Wiem, że jestem leniwy. Zobaczmy, co jest w tym. NPC. No dobra, mam go odpalić, do recovery jest przygotować. To jest dobre. Jedyne, co tutaj musimy zrobić, to zrobić coś takiego. Wyciągnąć tą jego 200 i damy mu 400. Mamy tutaj parę używanych na składzie. Okej. Okay. Coś mi tu nie gra, dlatego podejdziemy zobaczyć i tutaj zainstalujemy pewnie program. Czekajcie. Jednego tylko pendrive'a mamy, szkoda. No dobra. Zainstalujemy mu tego Will Runa, Will It Run. I spróbujemy zrobić to, czekaj, no weź szybciej to instaluj, a nie tak pomalutku. Działa to tak pomału, jak moje renderowanie filmu od 3 dni tego samego. Dobra. Co to miało być? Tutaj gdzieś to było, na samym początku. Nie no, oni szybciej w to nawalać nie mogą. Jest, League of Legends. Czemu nie pasuje? AMD Radeon RX 570. AMD Radeon ta karta, którą on ma, jest na 15 miejscu. No i co ja mam tutaj mu dać? Czekajcie, no nie mogę znaleźć nawet tej karty. No dobrze, sprawdźmy jeszcze raz. A, bo ja nie zamówiłem części, dlatego mi w ogóle nie chciały przyjść. Patrzcie, jesteśmy tak na minusie, że nawet nie chcą nam tego opłacić. Dlatego może AMD. Nie na tym, ale tu. No i nie ma już. Radeon RX 570. Jest 560. No to co, ja mu dam tą 560 i co, będzie happy? Sprawdźmy to. Aż to sprawdzę, no. Ja tutaj gdzieś mam RX. No i co? Będzie zadowolony, jak mu dam tom? No i co? Nadal niezadowolony. Co ja mam robić?
Ej, nie, na serio, powiedzcie mi co teraz, co ja mam robić. Mogę jeszcze spróbować... Zacznę to. Nie, nawet nie wiem, po co to w ogóle kiedyś kupiłem. Już nie pamiętam. Potrzebuję mieć najmniej 4 giga MSI, może ten. Więc 4 giga. Liczę, że może ten. Albo może kabel nie podpięty, teraz zobaczmy. No i co? Nic. Dobra, tu mam pomysł jeszcze jeden. Mistrzowski pomysł. Piszemy XL. I zamówimy mu najnowszą kartę graficzną. Tylko, jak będziemy mieli hajs, bo teraz nie mamy nawet, żeby zapłacić za to, bo jesteśmy zbyt... Co ja zrobiłem? A. Tą karteczkę do zbudowania. Damy tu. Dobra, ten nasz sprawdzony, ten też. Wszystkie pozostałe też. To je sprzedamy. Może będziemy na tyle na plus, żeby coś zrobić. Okej. Okay. Dobra, tylko 2000 na minusie. 3 gwiazdki. 5, 1900 na minusie. 1500 na minusie. Tego nawet nie przyjmuję, bo 3D mark. A ja zatem tak nie przepadam, że nawet jakby mi ktoś miał zapłacić miliard dolarów, to i tak bym tego gówna nie przyjął. No dobra. Może teraz mi przyjmą, żebym mógł... 3... od 3 do 5 dni roboty. Nie żeby coś, ale mi tak trochę zależy, bo... ten komputer... mam zrobić tak jeszcze... w czasie... ilu? 6 dni! Raz... skip day... i jeszcze raz skip day. Dobra. Okej, ten będzie gotów... A, dobra, nie mam na niego miejsca. A jednak miałem. Dobra. Do ciebie trzeba kartę graficzną dać. A poszliśmy na łatwiznę. Nie ta. I kupiliśmy po prostu najlepszą, jaka była. Teraz to na pewno za drogi. Ej, no że szlak, co jeszcze w nim nie gra? Ej, nie, na serio się pytam, co w nim jeszcze nie gra? Powiedzcie, co mi jeszcze tu nie gra? Legends to minimalne, no wszystko jest, co ja miałem? Ja mu dałem dać, ja miałem zrobić rekomendal? Jak? Rocket League. Nie mówcie, że tak, ja nie do tej gry. Przygotowany. Rocket League. No rzesz. Zmarnowany hajs. Ja umiałem tylko RAM dodać. Twoja grafika. Chociaż ty tam potrzebujesz tylko 4 giga. To nawet tym byś w sumie nie pogardził. Sprawdźmy, czy byś nie pogardził, bo jak grafika będzie dobra, to przyjanuszymy trochę. Bo miał, pamiętajcie, że 8 miał dwa razy lepszą. Nie, no niestety. Damy mu tą, jaką miał. No dobra. Gdzie ta twoja 8-gigówka? Tu. Zamontujmy mu ją z powrotem. Dodamy RAM.
Rocka możemy w sumie z powrotem wymienić na na jego 400, bo 500 szkoda. A nie, dobra, jest dobry. Potrzebuje 5 giga RAM, to wymontujemy mu 4, damy mu 8. Niech się cieszy. I gotowe. Damy mu jeszcze ostatnią przewodzącą, jego chłodzenie. Podłączymy je kablem i możemy odpalać. I zamykamy. Dobra, jesteśmy 2000 na minusie. No, świetnie. Nie no, w sumie możemy mu tą... O. Możemy mu to zamontować akuratnie. Ale dysku nie zamierzam tam montować. Ech, dobra. Co tam było potrzebne? 400? Ta. Zasilacz, mówiłem, tego nawet nie chcę. Za 7 dolków tego sprzedam. Będziemy tych używać, bo to jest w sumie, są najlepsze. To chyba te trzeba było wymontować. I teraz tą, co kupiliśmy, a je nie używaliśmy, czyli nie tą, gdzieś tutaj jest, o ta. Tam był RAM potrzebny? Ile? Sprawdźmy. Will RAM. Compound Strike. 1 giga RAMu, okej. Okay. To jeszcze tylko 1 giga RAMu. W ogóle dyski kupiliśmy. O, mega. Tu jest miejsce na SSD-ka. Używanego mu nie dam, no. Dam mu normalny. Teraz to połączę kablami. Dobra. Teraz komp będzie gotowy. Teraz jeszcze tylko pendrive. On już się niech odpala i ładuje system. A ja go zamykam. Dostanę trochę za to pieniędzy, liczę bynajmniej. Overclocking mogę, okej, okej. Gdzie był za prąd? Dobra, jestem jeszcze więcej na minus. Gdzie ten był, co teraz robiłem? O, 1700 na minus, dobra. Jaki ten PC jest, ale dobra, to zaraz sobie... Oni przestaną wiercić. Żebym się zdzierżował. Błagam. Nie no, nie mogą, cięcie. Chociaż nie, bo słyszę, patrzę.
że tego aż tak nie słychać. Jak będę gadał, to ich nie będzie słychać, tego zawsze nie przyjmę. Reprise Graphic Card. Wymienić mu kartę graficzną. Asus ROG RX560 OC Edition. No rzesz, no. O, patrzcie, idealnie. OC Edition. Tego. I Reprise PCU. Wymienić mu... A ja chyba nawet mam, dobra. Przyjmujemy. Nie przyjmę. Tego też nie przyjmę. Wymienić mu RAM, co tam za RAM. Adata RPX. Adata RPX. Sprawdzimy. Memory. Adata RPX. Okej, nie mamy, a nie mogę mu innego wstawić na to, co tam było. RPG, a nie RPX, dobra. Może jednak mam. Adata. Ale nie tu, tylko tu. Adata RPG. Ech, no dobra. Czyli jednak nie mam. Zrobimy cięcie. No dobra, poczekałem. Poczekałem aż 30 minut. W międzyczasie zrobiłem to i w końcu przestaje wiercić. Patrzcie, nasz komputer jest aż tak słaby. Zamówiłem wszystko, jeszcze sprawdzę się upewnię, co? Wszystko potwierdzić mam. I co, idziemy? Czas nam się kończy, bo musimy do tego czasu być na plusie, a na to się nie zapowiada. Naprawdę się na to nie zapowiada. Ech, good work. Dobra. Teraz nam przyszła reszta rzeczy, co zamówiłem. I komputery. RAM i PCU, no dobra, widzimy najpierw tego. RAM. Zmienić RAM to chyba nawet mamy ten sam. Tak, mamy go na 100%. Gdzie to jest? Patrz, nie ten. Nie, po prostu piszę ty, a my. Świetnie, mamy to w sukcie. Czekajcie, tu był 4 giga, kurde. Bałem, myślałem, że mamy. Może ten może być? Uff, udało się, może być. Sobie zdejmiemy klapkę, żeby łatwiej było kable wszystkie odłączyć. Jeszcze kable? No, to była 400, dobrze mówię? Tak. Akurat kupiłem ostatnio jeszcze 4, kupiłem wtedy, teraz jeszcze 2 nam zostały, więc... Komputery gotowe, odpalamy, a w tym czasie jeszcze skręcimy go do kupy. Liczę, że z komputerów będziemy przynajmniej maksymalnie 500 na minus. Żeby aż tak nie być, bo tutaj aż się nam nie mieszczą, to chyba nawet nie są wszystkie. Reprise HDD, on chciał tutaj dysk wymienić. Musiałem dać taki sam, on miał tutaj... No dobra, to będzie ostatni, bo mi się czas kończy. Jestem pewien, że na 100% ja go robiłem, bo tylko ja tak montuję. Jak widzicie. On miał jeszcze te. Jak go to było wtedy otworzyć? Nie pamiętam, jak się to otwierało. No nie mogę, no. Tutaj jest dysk. Nie mogę tego otworzyć. Jak skończymy go i to będzie chyba wtedy koniec. Znów nie mogę tego otworzyć. No jak to ma działać? Patrzcie, z tyłu muszę. O tak o. Tu na boku. Dobra, teraz go... Muszę trafić w te kable. System jest chyba na tym 120. Gdzie jest? Kupiłem taki sam, więc...
Dobra. Szybko go składamy w kupę. Teraz dajemy to. Niech on już się odpala. Składamy go do końca. A, czyli jednak na tym nie było systemu. System był na drugim. Na tym co go sygnaliśmy. No dobra. Dobra. No dobrze. No, on działa. To by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ericzku. Na razie. No i cześć. Pa, pa.